Witam serdecznie na audycji estradowej, kiedy radio nocą stare tango gra. Zacząłem pisać teksty do starych argentyńskich tang równo rok temu, w lutym 2011 roku, z inspiracji redaktora Jerzego Płaczkiewicza z katolickiego radia, polskiego radia. Redaktor Płaczkiewicz jest jednym z największych, powiedziałbym, znawców tanga, szczególnie tanga argentyńskiego, ale również tanga europejskiego, przedwojennego tanga polskiego. Ma wspaniałą kolekcję na YouTubie, Jurek Pink 46, to jest nazwa tego jego kanału. I w zeszłym roku jakoś tak zgadaliśmy się, że może by ktoś spróbował napisać słowa, może pan by spróbował, tak pan Jerzy do mnie powiedział, może pan by spróbował napisać słowa do trudnego tanga Amedialus. Trudnego z tej racji, że jest tam 8 zwrotek, nazwijmy refrenowych, bardzo krótkich, gdzie każdy wers 6-sylabowy kończy się słowem jednosylabowym. No i była to dość potężna gimnastyka. Było to trudniejsze niż rozwiązanie krzyżówki Jolki, ale po kilkunastu próbach, po 2 tygodniach męczarni z doszukiwaniem się odpowiednich słów, powstał ten tekst i zyskał życzliwość pana Jerzego, który odpisał mi, że na Facebooku odpisał mi, że intuicyjnie wyczułem klimat tanga argentyńskiego i intuicyjnie napisałem tekst tak, jak oni w Argentynie piszą, to znaczy, że jest to od początku do końca opowiedziana jakaś historia, jakaś fabuła, bez używania zwrotek w zrozumieniu europejskich refrenowych, czyli powtarzających się, co jest swojego rodzaju łatwizną, bo jeżeli w ciągu 3 minut trwania utworu kilka razy powtarza się ten sam fragment, no to jest to dla piszącego jakieś ułatwienie. Wspomniałem o długości utworu. Chciałbym Państwa zwrócić Państwa uwagę na to, że znakomita większość, a właściwie praktycznie wszystko, co od czasu wymyślenia fonografu, patefonu, płyty dawniej szelakowej, tej na 78 obrotów, było komponowane na 2,5-3 minuty, w porywach 3 minuty 10 sekund. Dlaczego? Otóż taka była pojemność ówczesnych płyt. Co więcej, również i gramofony odtwarzające te płyty, bo płytę można było zrobić troszkę fizycznie, nawet troszkę większą, szerszą, ale gramofony były tak konstruowane, że sprężyna naciągająca i zapewniająca równomierny obrót płyt działała przez właśnie te 3 z kawałeczkiem 3 minuty. To ograniczenie, albo te ograniczenia techniczne narzuciły pewien styl komponowania, który przyjął się powszechnie, aż do pojawienia się płyt długogrających, ale ta maniera nadal obowiązuje. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli teraz jakiś utwór, jakaś kompozycja, jakaś piosenka, ja mówię o tej sferze oczywiście, nie mówię o muzyce poważnej, trwa 5 minut, 6 minut, nagle czujemy się znużeni, to już jest za długie. Po prostu tak przez te wszystkie lata zostaliśmy zakodowani na te 3 minuty. Ja, aby być w zgodzie z prawami autorskimi, a ponadto, żeby zachować się elegancko w stosunku do tych, którzy już do większości, może nie większości, ale do wielu tang napisali polskie teksty, wybieram tylko te utwory, które nigdy do tej pory nie były, użyję tego słowa, spolonizowane. Nigdy nie zostały do nich napisane polskie słowa. Właśnie pierwsze było takie to słynne tango Amedialus, które należy do piątki, do czołówki tango. To jest La Cumparsita, to jest El Choclo. Amerykanie swego czasu na zasadzie, powiedzmy, tego piractwa teraz przechwycili to tango i promowali pod własnym tytułem, jako własną kompozycję, jako pocałunek ognia, względnie ogniste pocałunki.
kolejne tango to jest Caminito i kilka innych. W każdym razie dobieram te tanga, do których właśnie nie napisano polskich słów. Do El Choclo, czyli do ognistych posągów były napisane polskie słowa. Nawet bardzo ładne, można powiedzieć. I to tango z wielkim powodzeniem wykonywała Violetta Villas, z tym, że jej pierwsze nagrania były świetne, później już troszeczkę z różnych względów, no wiemy jakich, jej rozchwiania takiego, jak powiedział, psychicznego, emocjonalnego i w związku z tym z nadmierną ekspresyjnością je wykonywała, co w gruncie rzeczy już zaczęło ośmieszać nawet ten tekst. Wykorzystuje oryginalne nagrania i stosuje te oryginalne nagrania jako podkłady do półplaybacku, kiedy mniej lub bardziej udolnie staram się prezentować te tanga. Prezentować śpiewając, z tym, że w niektórych przypadkach słowo śpiew w moim wykonaniu jest to, bądźmy szczerze, jakim nadużycie. Jest to coś w rodzaju recytacji, której wzór dla mnie, swojego rodzaju wzór, stanowi wykonanie Piotra Franceskiego przedwojennego słynnego tanga To ostatnia niedziela. To jest melorecytacja. On tam opowiada o tych swoich, o tej historii swojego serca. Jest to ten z tymi mnie jakoś tak pasuje. Wspomniałem wcześniej o tangu Caminito. Napisałem do tego słowa i uważam, że to jest jedna z ładniejszych rzeczy, która mi się udała. Jak Państwo przeglądniecie chociażby na YouTubie, na moim kanale Corbit43, te 12 tang, które tam zamieściłem, bo filmiki takie bardzo prościutkie zrobiłem, to widać, że wśród tang stricte argentyńskich są tanga europejskie, ale napisane w stylu argentyńskim. I tutaj celowały szczególnie dwie orkiestry. Arie Malando Holendra, który napisał, skomponował słynne tango Ole Guapa, po polsku Cześć Śliczna, które w Argentynie uważają za swoje własne. I drugie, Jacoba, tango słynne Jalousie, czyli Zazdrość, które w Argentynie też traktują jako swoje własne. Te dwa tanga z całej potężnej ilości innych tang europejskich, które w Argentynie śmiesznie nazywają tangami kontynentalnymi. No to tak jakby oni byli wyspą, a my tutaj na kontynencie. A w każdym razie nazywają je tango continental. Tanga te, pisane w Europie, już mają inną rytmikę, troszkę inną rytmikę i akcentowanie inne, nie na ostatnie sylaby, z tej racji, że były komponowane pod właściwość języka włoskiego, języka francuskiego, niemieckiego, języka polskiego. Natomiast tanga argentyńskie są komponowane pod właściwość języka hiszpańskiego, gdzie mocno się akcentuje to ostatnie słowo. Stąd między innymi trochę śmiesznie brzmiały reklamy z Antonio Banderasem, pewnego banku tutaj u nas w Polsce, gdzie on tak akcentował, zrób to, weź to, załóż konto, bo tak w Hiszpanii by tak pewnie powiedział, nas to śmieszy. Natomiast w tangu właśnie ten język hiszpański narzucił sposób komponowania. W Europie inaczej się to komponuje. Te tanga są europejskie bardziej takie śpiewne, takie, jak powiedział, płynące, nie ma takiego mocnego akcentowania, chociaż rytm dalej obowiązuje. Bo rytm tangu nadaje nie perkusja. Oryginalne zespoły argentyńskie w swoim składzie nigdy nie miały perkusji. Rolę perkusji, a właściwie rolę tych instrumentów, które narzucały rytm, pełniły bandoneony. Te kwadratowe, powiedzielibyśmy językiem takim popularnym, kwadratowe harmonie, takie kostki. Otóż bandoneon jest to konstrukcja niemiecka i one były skonstruowane jako instrumenty muzyczne, używane bardzo często przez załogi żaglowców.
Był to wygodny instrument. Dlaczego? Dlatego, że nie posiadał, zlikwidowano albo właściwie nie zastosowano w nim pulpitu, tego jak w akordeonie, gdzie jest ta klawiatura, prawda? Ten pulpit to jest akurat ta część akordeonu, która zawsze przeszkadza, czy przy pakowaniu, czy w jakimś bezpiecznym operowaniu tym instrumentem, w sensie fizycznym. Dlatego stosowano bandoneony. I na przykład taka orkiestra Osvaldo Pugliese czy Arienzo w swoim składzie 12-osobowym miewała czasem i 6 bandoneonistów. Oni siedzieli rzędem na froncie tej orkiestry i narzucali ten rytm z tym, że każdy z nich trochę inaczej grał, nazwijmy to. I to tworzyło całość. I sztuką wielką było tak dyrygować takim zespołem, nie tylko skomponować utwór, ale tak dyrygować, żeby powstało to brzmienie niepowtarzalne, to argentyńskie brzmienie. Do Europy tango przywędrowało, niejako wróciło, bo kiedyś do Argentyny, a to przy okazji opowiem, zawędrowało z emigrantami włoskimi, hiszpańskimi, włoskimi, nie portugalskimi, co ważne, a później powiem dlaczego ważne. Tango było grane w sposób taki mocno akcentowany. W Europie, jak się pojawiło w okresie I wojny światowej, po I wojnie światowej via Paryż, poprzez Paryż, już w miejsce bandoneonu był stosowany akordeon, który pozwalał nam na bardziej taką śpiewną wersję tanga. Co istotne, bardzo mocno w tangu europejskim była zaakcentowana rola skrzypiec. O ile w ramach ewolucji tanga w 1917 roku, też właśnie po już usyłku I wojny światowej, w Argentynie pierwszym, który wprowadził pianino do zespołu tangowego, był Roberto Firpo. I on wprowadził może nie manierę, ale ten taki styl, że poszczególne partie całego utworu są dzielone takimi krótkimi intermezzami, które są grane tylko na pianinie. Jest to taki przerywnik na pianinie. I to jest jego, on to wprowadził. Natomiast w Europie do tanga zostały wprowadzone skrzypce i tutaj bardzo, jakby powiedzieć, taką wiodącą rolę w tym miał Barnaba von Getschi, Węgier z pochodzenia, właściwie Węgier, nie tyle z pochodzenia, on był Węgrem, który miał świetną orkiestrę w Berlinie w Niemczech i był świetnym skrzypkiem. No to wiadomo, że starał się mocno ten instrument wykorzystywać i powoli w Europie zaczęła powstawać duża ilość kompozycji, no może nie duża, ale kilka znaczących kompozycji z zaznaczeniem roli skrzypiec i roli cygana grającego na skrzypcach. Stąd no, są piękne tanga, graj piękny cyganie i tak dalej, i tak dalej. Tego typu. To już jest ten wpływ Europy. Za chwilę w ramach mojej audycji będę prezentował parę tang, tych, do których te polskie teksty napisałem. Zachowam się w tym momencie nieskromnie. Niektóre z nich bardzo mnie samemu się podobają. I kiedyś tak po miesiącu, czy po 2 miesiącach, czy po 3 miesiącach wziąłem któryś z tych tang, bo tam w jednej zwrotce coś mi nie pasowało. I tak puściłem sobie, prześpiewałem i słuchałem i tak się słuchałem w te słowa, czasem się jakoś całkiem niezły ten gość to napisał, bo pomyślałem, no dobra, ten gość to właściwie jestem ja. To by było, jak mawiał nieodżałowany profesor Stanisławski, na tyle. Przy następnej okazji, a sądzę, że te okazje będą teraz dzięki mojej namolności powtarzały się dość często, będę nagrywał te moje wynurzenia. Znowu opowiem parę ciekawostek o tangu i nie tylko o tangu, bo również o
bardzo specyficznej formie muzycznej, jak waltz, criollo waltz, waltz kreolski, zwany walcem argentyńskim, różne strony to jest nazywane. Paradoksalnie, podobnie jak i w przypadku tanga, tak naprawdę ojczyzną ludzi, którzy komponowali te tanga, był nie Argentyna, tylko był Urugwaj. Ale to już przy innej okazji. Dziękuję teraz za uwagę, za cierpliwość. Ciągle lubię Was.